Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Watch Dogsów. Znowu interesująca rzecz na początku się dzieje. Mamy tutaj kolegę, który bardzo jest wkurwiony na swojego zdradzającego albo chłopaka, albo dziewczynę. Ma talent do instalacji artystycznych, jest technikiem oświetleniowym. Bardzo się wkurwił, ponieważ niszczy jakiś samochód kijem baseballowym. O, interesująca sytuacja, tak czy siak, zabierzmy się dalej za... No cóż, propagowanie myśli hakerskiej i rozpierdalanie różnych systemów, które robią kuku ludziom żyjącym w tymże pięknym mieście. Tak więc, zasuwajmy przed siebie, będziemy dalej robili misje związane z Haum, czyli tym całym systemem ochrony domu, ponieważ, no cóż, to co zrobiliśmy ostatnio... O, przepraszam! A zrobiliśmy w sumie dość całkiem sporo, to niestety nie było wystarczające, żeby dobrać się do dupy temu całemu systemowi. Czy ja źle pojechałem? Czy mi się tylko wydaje? Nie, mogę wjechać od tej strony, zajebiście. To jakiś w ogóle konflikt gangów ma miejsce, ale nie będziemy się tym za bardzo przejmowali. Zejdźmy z naszego motoru i pogadajmy ze śrubą. To jest śruba? No, ładnie przemalowane, co teraz? No, ładuj się, gro. Okej, podjebał samochód wiadomości? Ready to rock it? Yes, sir. By the way, nice paint job on the little guy. Dobra, co robimy teraz w takim razie? Bo ja nawet nie jestem pewien do końca. I think we're about to earn ourselves a vacation. I always wanted to swim with dolphins. No, stingrays. Stingrays would be cool. Oh, no, no, fuck that, dude. Those fuckers killed the crocodile hunter. You can't trust them. Vito. That's your one veto. Dolphins it is. Come on, Marcus. You can't trust them either. Really? Why not? I saw this documentary once, okay? Theme park sets up overnight dolphin camps because people kept getting murdered. Sure enough, they end up with a grade A dolphin snuff video in the morning. That sounds more like orcas. No. Dolphins, dude. Flippers, fins, blowholes, you know. Dobrze, dobrze, że mi zasymulował odgłosy delfinów, bo bym się nie ogarnął. So far, we vetoed stingrays and orcas. But dolphins are still on the table. Oh, no, they're not. Good call on the stingrays. Those killed the crocodile hunter. I'm so confused right now. What are we talking about? We're coordinating the angle adjustments needed to transmit data through microwave dishes. You need any help? We're good. Wiecie lub nie, był taki gościu jak Steve Irwin. On był zajebistym właśnie, wiecie, łowcą krokodyli, miał program na Animal Planet i właśnie zabiła go, kurwa, płaszczka. Nie jestem pewien, wydaje mi się, że ukąsiła go prosto w serce, tak to, albo na nią stanął i jad go zabił, bo coś mu się tam stało, albo ukąsiła go prosto w serce, dwie wersje słyszałem, wydaje mi się, że to jest opcja z sercem. No i gościu niestety zmarł, co było bardzo, bardzo smutną i tragiczną rzeczą, bo pamiętam, jak za dzieciaka oglądałem, kurde, jego problemy. Problemy. Może jego problemy też oglądałem, ale głównie oglądałem jego programy na Animal Planet i naprawdę, naprawdę były zajebiste. Co my będziemy tutaj robić? Mamy w ogóle jakąś lokalizację do selfiacza w pobliżu. Nie, wszystko się zdupcyło. Dobra, czy mamy tu podjechać? Mamy tutaj chyba podjechać tymi antenami, nie? Co my tutaj będziemy robić? Cel zrealizowany, zajebiście, a tam się musimy dostać. Aha, czyli muszę sam zapierdalać. Oczy, kurwa, wiście, jak zawsze. Zrestartuj system w sutro. Dobra, weźmy naszego dronka w takim razie. Mógłbym trochę bliżej podejść, ale już kij z tym w tej chwili. Poznaczajmy sobie wszelkich potencjalnych przeciwników. On jest, widzę, jakimś, kurde, frajerem. Więc zobaczmy. Tam mogę sobie coś podnieść, to są dane wywiadowcze. Przydadzą się, zdecydowanie. Tam jakieś randomy są, tutaj mogę coś podnieść, tam jest kamera poza zasięgiem moim, niestety dronem też już poza zasięg wylatuje, więc się zbliżmy. Czy ja dam radę coś zrobić z wnętrza, bo mam generalnie pójść tam hen daleko. Zobaczmy, czy jeszcze kogoś z prawej strony sobie tutaj oznaczymy. Popatrzmy może przez kamerę, będzie trochę prościej, może wezwać posiłki. Gdybym ja mógł mu zakłócić komunikację, to by było najlepiej. Wydaje mi się, że dałbym radę sobie wejść tam z drugiej strony. Mamy kolejnego przeciwnika, który może wezwać posiłki. Kurwa, no, sami tacy ostatnio zatrudniają naprawdę dobrych ludzi. Dobra, wyjdźmy stąd w takim razie i zastanówmy się, jak będziemy progresowali w
tejże właśnie misji, którędy wejdziemy i jak będziemy działać. Na pewno mogę wejść sobie po prostu na YOLO przodem i tutaj gości po prostu pozałatwiać, co też nie jest jakąś super złą opcją, mi się wydaje. Jestem na terenie zastrzeżonym, to wiadomo, nieprzyjemna raczej sprawa. Tutaj jest ten jeden kolega, któremu bardzo chętnie bym... rozproszyłbym go, a potem bym go po prostu zdjął. Tak więc rozproszmy go i zróbmy takie fiku miku. Mam nadzieję, że kolega, który jest tutaj na dachu, tego w ogóle nie zauważy. I chyba nawet, że nie zauważył. Zdejmijmy teraz tego. Też mam nadzieję, że nikt tego nie zauważy, bo cały mój plan się na tym opiera, że nikt nie będzie tych ciał w ogóle widział. To mamy jakiś czujnik. Pozałatwiajmy sobie pozostałych ludzi tutaj. Przynajmniej w granicach rozsądku nie będziemy kurwa chodzili i mordowali dokładnie każdego. Tutaj mamy czujnik i fajnie by było, gdyby ten czujnik nas kurwa nichuja nie wyłapał. Dobra, tutaj mamy jakichś ludzi na dachu. Gdzie oni sobie tam łażą? Czy oni zauważą, jak ja tego gościa zdejmę tam? To jest dobre pytanie. Dobra, podejdę sobie teraz tutaj. A, dobra, niech on wejdzie tylko jakby za ten tutaj, za ściankę i my go teraz rozproszymy. Czy ktoś mnie zauważył or something? Nie jestem pewien. Tutaj ten gość na dachu wydaje się być jakiś taki kurwa podejrzliwy chyba. Nie, to nie jest gościu na dachu, to jest gościu w budynku tutaj. Dobra, wydaje mi się, że nikt mnie tutaj raczej za bardzo nie ma jak dorwać, ale mogę się mylić, niewątpliwie mogę się mylić. Tutaj mogę sobie podnieść te dane wywiadowcze, ale to nie jest najważniejsza rzecz teraz, więc może się raczej nie będę na niej skupiał, jak tam wledzę, to oni mnie zaraz kurwa pozauważają. Schowajmy się tutaj, to jest fajne miejsce na schowanie się mam wrażenie i użyjmy skoczka. Użyjmy skoczka, gdyż mogę sobie tutaj wjechać po tych schodkach, hopa, i tutaj wjechać przez ten szyb. Tutaj ktoś łazi zaraz za ścianą, może mnie potencjalnie, kurwa mać, nie ma nic! Przejęła się jakoś strasznie tym robocikiem? No niestety mniej więcej tak i zaraz tutaj pewnie przylezie. Ale to nie oznacza niczego złego tak naprawdę. To oznacza, że ja mam szansę ją teraz załatwić tak naprawdę. Gdzie ona wyszła tutaj na zewnątrz? Wyszła czy nie wyszła? Nie, sukwa nie wyszła na zewnątrz, niestety. Niestety kurwa nie wyszła, tego systemu nie zhakuje, ten czujnik mnie momentalnie wykryje. No dobra, okej, jakiś inny pomysł na wejście. Ten tutaj też nie jest na poziomie ulicy, tylko tam się buja. Dobra, okej, to podejdźmy w takim razie od innej strony. Ja nie jestem pewien, czy oni są mnie w stanie usłyszeć jak biegam, mam teraz po prostu już takie kurde zboczenie mi się robi od Dishonored, bo przed chwilą nagrałem kurde 40-minutowy odcinek Dishonored i tam na lajcie po prostu by mnie kurwa momentalnie zauważyli. Załatwmy tego ziomka i już dzięki temu mamy umiarkowany spokój tutaj u góry. Mogę się tutaj połączyć teraz, odblokować sobie to i owo. Nie jestem pewien co teraz robię, ale hakuję. Chodzi o hakowanie. Jeżeli to mi ma coś odblokować, to bardzo dobrze, że mi się coś odblokuje. Tam sobie jakieś chyba drzwi otworzyłem. Goblin. To wygląda interesująco, zamienimy sobie to na goblina. Odblokowana broń goblin, no schowajmy ją, bo nie jest mi w tej chwili potrzebna. Tutaj mamy hajsiwo, poproszę. Dobra, i co dalej? Czy tutaj są jeszcze w ogóle jacyś przeciwnicy, których pozycji jakby poznanie byłoby dla mnie wartościowe? Nie jestem pewien. Tam mamy jakąś duperę. Duperę albo nie duperę? Kurwa mać. Miałaś być rozproszona smartfonem, sukwo! A nie, to nie było rozpraszanie, to było zakłócanie, kurwa, komunikacji, ale to nic, to nic. Ja mam teraz uciekanie, oni mnie teraz tutaj niby poszukują, tylko że oni chyba nie wezwą posiłków, póki, kurwa, jakby nie zorientują się, że naprawdę konkretnie coś się tutaj złego, kurwa, dzieje. Tam jest ten ktoś, kto mnie poszukuje. W sumie mógłbym go paralizatorem pierdolnąć, żeby było po cichu. I to też zrobi robotę. Ktoś tutaj zaraz też zacznie włazić. Zobaczmy, czy ja dam radę jej coś tam pozakłócać. Czy to jest on, czy ona, nie jestem pewien. Tak, mogę go tutaj dojebać w ten sposób. Pobijmy zatem. Mamy po problemie. Tutaj jeszcze ktoś sobie chce wejść na górę chyba. Po tych schodach łazi, nie? Tak, zdecydowanie. Dobra, to jest ostatnia osoba, która się tutaj znajduje. Więc dojebmy ją. O, rozproszmy ją, kurwa. Dobra, okej. Mamy absolutnie teraz czystą sytuację, wszyscy załatwieni i nawet nie do końca się, powiedzmy, zorientowali, że ja się tutaj znajduję. Więc myślę, egzekucja tego wszystkiego poszła całkiem nieźle, więc spróbujmy sobie teraz wejść tutaj na dół.
Czy ja dam radę te drzwi jakoś otworzyć, pchnąć, czy keep out, keep out? A wjadę tu skoczkiem, dobra, to wypuśćmy go sobie. Zbierzmy te dane, skoro już tutaj jesteśmy, aby na pewno o tym nie zapomniał. Podnieśmy. Sutro Tower, kluczowe dane, dziękuję bardzo. Wyjdźmy ze skoczka, bo już jest nam zbędny. No i mimo iż tamta dupa, powiedzmy, no nie do końca to wyszło, ale to nic. Tutaj bada, to wejdźmy sobie jakoś inaczej, gdzie indziej. Chyba, że nie ma to większego znaczenia, bo w sumie i tak to już tutaj, kurwa, przehakowałem na 10. stronę. Ludzie leżą nieprzytomni, ci w ogóle się nie przejmują, ci pracownicy. Ale kij z tym, mam wejść tam jakoś. Tutaj były jakieś drzwi na tym półpiętrze. Skoczka nie muszę aktywować. Tutaj, kurwa, zamknąłem sobie prawie drzwi teraz. Pobij, kurwa. Pierdol się, ziomek. Został na tym fotelu, kurde, siedzi dalej, pięknie. Tam mogę się do czegoś wpiąć jeszcze. Tutaj mogę coś w ogóle zhakuj, aby mieć dostęp. Diagnostics look good. All right. All this beautiful analog going the way of the dinosaur. Ditch the tape backups, sure, but the guts, the heart. Don't get too sentimental. Mechanical parts break down. And absolute digitization corrupts absolutely. You get wound up over this. Dobra, jebać to. Resetujmy ten serwer w takim razie, skoro już się tu udało podejść. No i awesome, zajebiście, dotrzyj na szczyt Sutro Tower. Aha, no jak widzicie, po raz kolejny taktyka lepiej każdego ogłuszyć, myślę, że się całkiem sprawdza. Say what now? He's making a joke. The elevator's already on its way down. Thanks, Josh. Gdzie ten alarm, kurwa, wyje? I czy ten alarm, kurwa, wezwie jakichś dodatkowych ludzi tutaj? Jest taka spora szansa. Dobra, to jebać to. Musimy się wspiąć w takim razie na szczyt tej wieży i coś tam sobie poprzestawiać. Tak więc chodźmy to zrobić, zanim się cokolwiek złego stanie. Jakie, kurde, parkaerowe obroty do przodu. Szalone rzeczy. Miałem cichą nadzieję, że będę musiał się osobiście tam wspiąć, ale chyba tam to się stanie albo automatycznie, albo no, chyba wjadę windą. Ale dobra, i tak zajebiście wjeżdżamy gdzieś wysoko. Panorama na calutkie miasto. Zawsze w grach z otwartym światem musi być jakaś misja, która nas gdzieś w którymś momencie zaprowadzi, kurwa, tak ekstremalnie wysoko, żebyśmy sobie mogli pooglądać. Nice, ładnie to wygląda. Dobra, co teraz? Dostrój nadajnik do częstotliwości. Proszę bardzo, zhakujmy to. No i teraz czas na zabawę w takim razie, do której nam się przyda dronek. Man, I've crashed a plane. Have you been mountain climbing? Of course. Running with the bull. Oh, fuck no. There it is. What is it with you and animals? Man, fuck animals. We are at war with all of them. They're all evolving to replace us on the food chain, you know. The less they know about us, the better. Wait, even puppies? Man, especially goddamn puppies. They've infiltrated our society, you know. They're learning what we are. Shit. Yo, we getting you a puppy. Hey, don't make me the guy that kicks a puppy, Marcus. I don't want to be that guy. Tracę powoli sygnał, więc wiecie, to nie jest stworzone, żeby tutaj absolutnie wszyściutko zrobić dronem. Tak więc pomyślmy, czego ja tutaj jeszcze więcej w tej chwili potrzebuję. Jakoś muszę sobie popuszczać ten sygnał sprytnie, żeby to poszło we wszystkie trzy miejsca naraz. To mogę sobie teraz odblokować, puścić do góry i tam możemy coś odblokować. Mamy do tego dolecieć z lewej. No tylko, że to tam, kurwa, zawija się u góry, Jesus. Tutaj jakby puścić teraz sygnał by się przydało. Ale dobra, zróbmy może... Nie, to możemy albo puścić tutaj, albo puścić tutaj. To możemy puścić w sumie dowolnie, jak nam się kurwa podoba, byle poszło tutaj do góry. No i to idzie do góry. Ja nie chcę kurwa musieć się przełączyć na kamery, bo o wiele prościej się dronem operuje. O Jezus Maria, o Jezus, dobra, trzeba jakoś sygnał tutaj do góry puścić. Kurwa, jak? Tak, żeby przechodził tutaj i teraz przechodził tutaj. I dzięki temu sygnał leci tam. To możemy odblokować i puścić sygnał w ten sposób. Teraz leci we wszystkie trzy strony. I teraz, żeby leciał tutaj sygnał, to musimy to przestawić jakoś tak. I możemy odblokować to. To ustawiamy tak i leci we wszystkie trzy strony. Tutaj też możemy to sobie już chyba odblokować i mamy dostęp. Dziękuję bardzo. Nice. Piękny widok. Aha, dobra, ja muszę go ręcznie obrócić. Damn, son, częstotliwość WKZ, bitch. Zajebiście. Jebać wasze częstotliwości. Moje są najlepsze. I'll just add the finishing touches and... There.
Looks good. Josh and I are on our way. Oh, bring beer. Ale ten śruba, ten śmieszek, wuhu! Chciałbym mieć takiego kolegę, który zamiast twarzy ma maskę wyświetlającą emotki. Nice. Yeah, I noticed. Fly like foot. And now to watch that sweet, sweet burn. Sure you can figure it properly? Dude, I don't question you about crypto shit, do I? Guys, shut up. I'm in. Here with the CEO of Home, who I'm told has a always got a surprise for them, all right. I brought our newest device with me, and I'm happy to announce the launch of Home 2.0. Hell yeah! Just a simple push of a button. That's the DedSec logo. Oh, I'm sorry. Would you care to comment on that? Nice! Turn it off! We're done. Nie było to wiele, ale było zajebiste. Home thought they could fool you. They sold you a system to monitor your homes, promising privacy, security, and convenience. Home is selling your habits. In fact, you pay a monthly subscription fee for the privilege of being sold to the highest bidder. It's time to wake up. Reclaim the value inherent to who you are. If you don't control that information, someone else will. You can pray our corporations treat you favorably, or you can take matters into your own hands. DedSec has given you the truth. Do what you will. That was humiliating! Steven. You took a bad beat, buddy. It happens. Listen to me, you smart son of a bitch, you promise! O kurwa. You've had some monumental fuck-ups recently. Sit down. Dude, I gave you the means to, you know, be proactive with all that data. And you screwed the pooch on fucking television, dude. Somebody's probably doing an auto-tune of your interview right now. Don't go near DedSec. They're my responsibility. All you need to do is figure out an apology to my lawyers for laying your hands on me. You gonna be okay? Dalej mówić nie może. You gonna be okay? Say yes. There you go. I'm gonna get you a glass of water. Kim ten gościu jest? Szefem Bloom czy co? Ja nie jestem nadal pewien, kim on do końca jest. No i oczywiście się tego dowiemy, no ale to jeszcze troszeczkę musimy chyba poczekać. Dobra, zajebiście, misja wykonana i chyba cała ta akcja z Home zakończona oficjalnie w tej chwili. Jo, jak poleciało z followersami, ale nie mam na kurwa kolejne te, goddammit. Wiii! Yo, kurwa, namiociarze, co tam słychać? O, chuj! You need to get back here right now. What's going on? Nothing good. Hurry. Okej, dobra, jakaś nowa operacja pod lupą. Być może zajmiemy się teraz czymś raczej pobocznym. One of our followers swiped an email from a home student. Juicy shit, my friend. Przestań zlewać moje maile, byłeś tam, słyszałeś co powiedział Cole. Facet przyznał się, że kręcą go dzieciaki. Nie obchodzi mnie, z kim kumpluje się w home, musi być na policję. God damn it. Dobra, okej, okay. Chodźmy w takim razie do naszej dziupli hakerskiej, żeby zobaczyć to co obczaił Josh, żeby chociaż mieć jakieś fabularne wprowadzenie. Guys, I got a lead on a potential pedophile working for home. For fuck's sake, Big Brother's a sex offender? This is exactly why we went after home. So who is this guy? Cole something or other. I don't have a last name. We probably got an employee list from our home head. Let's see. Cole Lang. I'll find him. Get some evidence. See what kind of person home is harboring. No i zajebiście. Tylko na razie pogadamy sobie jeszcze właśnie z Joshem. Co dziwne. A nie, z nią? Z Joshem? Josh nie chciał z nami pogadać? Dobra, pogadajmy z nią najpierw. Skoro mamy opcję pogadania tutaj, to pogadajmy. Shit. Hey man, what's Oh, yeah, to.
I was looking at our numbers, how many people downloaded our app, how much processing power we had available, and that's when I saw it. What? A chunk of our followers and bots came from inactive or dead invite accounts. Hey, wait, so someone used a social media site to boost our numbers? Who? And how many fucking accounts, I don't know who, but it came from inside invite. Someone with admin access, I'm sure of that. As for how many... Fuck Sorry. Me! Sorry, I didn't check. No, it's all my fault. I didn't check. Josh, no, I didn't check. You know, maybe someone inside invite is a fan. Yeah, or maybe we're getting set up to get... Kim jest ten murzyn, kurwa? Kto to jest? Marcus... Find your way inside. I should've just checked. Josh, it's not your fault, okay? Look, we all saw the numbers. You're the only one who caught it. You did good. Huh? Widać, że Josh jest taki troszeczkę nie do końca stabilny, no ale okej. Okay. Dobra, mamy nową misję, zbadaj fałszywe konta Invite. Invite to na stówę jest wersja tej gry Facebooka po prostu. Nie wiem, czy prześmiewcza, no dużo rzeczy tutaj jest prześmiewczych, Google, Nudle. Tak więc, będziemy sobie to badali, ale najpierw obczaiłbym motyw tego całego pedofila, o którym mieliśmy mówione wcześniej. To jest chyba, to co robimy teraz, to jest taka operacja dość główna. To z tym pedofilem to jest pewnie takiej średniego szczebla, a wszystko pozostałe są pewnie takie, wiecie, pierdoły. The search engine giant announced they will be acquiring yet another startup tech company. This time, it's InstaWheels. Noodle purchased the car sharing startup for $750 million. The startup's future was already threatened by Driver San Francisco. But tech insiders say that with Noodle integrating its search and map functions into the InstaWheels sharing service, it will dominate the marketplace. This is considered a shot across the bow at Noodle competitors such as Invite, who has also been expanding its portfolio of startups. Wspaniale. Czyli ta gra też tutaj będzie nam gadała o kupowaniu startupów, co jest chyba bardzo ciekawą praktyką, jeżeli chodzi o takie właśnie duże korporacje. Intrus w home, włam się do mieszkania Cola Lange'a. Dobra, bardzo chętnie. 27 tysięcy followersów, to całkiem przyjazna liczba. Aktualizacja GPS, czy to mi teraz wyświetla trasę? Czy co? O, Scout X! O, gdzie ta lokacja? O, tutaj mam moich followersów, strona główna. Miłość w Castro. Dobra, to pierdolnijmy sobie w takim razie miłość w Castro, zdjęcie z tym czymś. To jest jakiś tutaj, widzę chyba mural? Maybe? Jep, to mural. Dobra. Aparat w takim razie. Aparat. Musimy go odpalić chyba stąd. I tutaj mamy aparat. I co? Jebamy selfiacza w takim razie. Jaki mogę zrobić gest? Gdzie są Marcus, gesty? R1. What does home system look like to you? CTOS Junior. So, it wouldn't surprise you to know that they've got a deal going on with Bloom. After what we just did to them? Yes. I bet all deals are off now. What were the terms? CTOS code is the base of home software. Collected data sold back to Bloom. At a hefty discount, of course. Sounds like we showed up at the right time then. Dobra, to żeśmy sobie pogadali, super fajnie. To ja bym sobie wyznaczył trasę w takim razie do tej misji naszej. Nie. Najbardziej nie lubię, kurwa mać, jak chcę odpalić. Czekaj. I badania. Nie. Scoutex, czy ja tutaj w ogóle tutaj jest tablica nagrody? Aha, dobra, mogę odblokowywać gesty kolejne. Wytyfy, płynie woda. A, okej, okay, dobra, czyli będę mógł odblokować gesty, jak będę więcej tych fotek robił. Badania, no dobra, okej, okay, spójrzmy na badania w takim razie. Mam 11 punktów, tak więc można by tutaj już coś podziałać. Ulepszony profiler, te konta o zasobniejszych tych. Zakłócanie miejsc, exploity robotów się mogą przydać, bo pewnie robotów będzie tylko coraz więcej, im dalej w las będziemy szli. Urządzenie wybuchowe, wziąłem sobie w ogóle ten porażacz cały, a w ogóle z niego nie korzystam, ale to może się przydać. Jeżeli będziemy na przykład jakieś hajsy szukali czy coś. Strzelectwo, zdalne sterowanie. Co mamy tutaj? Biegłość w zdalnym sterowaniu. Skraca czas odnowienia, mech. Wewnętrzny głośnik w skoczku. Co mamy tutaj? Hakowanie trasy pojazdu. Dobra, wiecie co? Weźmy sobie to. Bo kurwa tak, bo jest tanie i brzmi fajnie. Tutaj w ogóle złodziej samochodów. Myślę, że ostatecznie będą nas też goniły całkiem, albo będziemy musieli się wydostać z miejscówek, gdzie będą helikoptery. To wtedy w ogóle to by się mega przydało. A punkty badań.
Za włażenie do samochodów bez powodowania alarmu. A kurwa, wezmę to sobie, a co ja się będę pierdolił? Bardzo chętnie to sobie wezmę i mamy jeszcze 5 punktów. Dobra, to zostawimy sobie na kiedyś. W takim razie przetestujmy tego jebacza. Jak ja to mam robić? Wow, nie! Ja pierdolę, totalnie co innego zrobiłem niż chciałem. Absolutnie coś innego niż chciałem. Dobra, to jeszcze raz w takim razie, na tym samochodziku to przetestujemy. Chociaż policja teraz mnie nie za bardzo lubi. Aha, i mogę go... Kierownica w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu? Nie. Wsiądź. Aha, i po prostu go porywam bez włączenia alarmu. Mamy od razu schowek przeszukany i smartfon był w środku. Dobra. Przełączmy muzykę dalej, ponieważ mogę przełączać muzykę. Przytrzymuję tylko... O! Przytrzymuję touchpada i prawą gałką robię w prawo, co wymaga ode mnie zdjęcia palca z lewej gałki, czyli sterowania, co troszeczkę może być niebezpieczne momentami. A to mnie interesuje. Tutaj jest gdzieś punkt badań. Jak się do tego skurwysyna dobrać? Tam muszę coś zhakować, żeby dobrać się do punktu badań. To jeszcze zobaczmy. Mamy chwilkę. Myślę, że włamanie się do mieszkania to nie będzie jakaś mega zajmujące zajęcie. A gdzie jest to? Hakuj. Wydaje mi się, że nie bez powodu mogę sobie wejść tutaj. Być może, żeby właśnie ostatecznie dostać się tam na drugą stronę. Tutaj może do góry, maybe, potem sobie zeskoczymy na drugą stronę. Gdzie to hakowanie? O tutaj. I wjeżdżamy tutaj skoczkiem i jesteśmy w domciu. Dobra. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam za strasznie, że jednak używam tego hakowania sieci co nieco. Mimo iż jest, powiedzmy, przez ten jebany bitrate to troszeczkę czasami jest masakra. Ale mamy punkt. Zajebiście, punkt badań. Dobra, przywołajmy gnoja. Możemy już stąd schodzić w takim razie, tylko może postaram się zejść jakoś w jakiś umiarkowanie bezpieczny sposób, bo jest opcja, że zginę! Wy to kurwa słyszeliście? Jedyną reakcją Markusa na zlecenie z budynku było... kurwa i tyle. Ty. A tutaj w ogóle mamy jakiś złodupców i pieniądze. Kamera. Jest tam jakaś kolejna kamera? Jest. Tutaj mamy wręcz paru złodupców i pieseła. No i jakieś hajsy. Ha. Przyciągnijmy tutaj przeciwników. O, ten nawet włazi tam z drugiej strony. No dobra, chodźcie, chodźcie kurwa wszyscy. Pieseła niestety tym nie zdejmę, ale dobra, zróbmy tak. I tak. I obaj są załatwieni. Pieseł łącznie z piesełem. Znaczy nie jestem pewien, czy pieseł generalnie jest jakoś uśpiony, czy może pieseł umarł. Może lepiej nie będę tego sprawdzał, bo jeszcze wpędzę się w jakieś wyrzuty sumienia. A tutaj hajsy z tego, $175 jebany miał przy sobie. A tutaj co będzie? 5000 i srebrny pierścionek, zajebiście. I takie pieniądze tu ja mogę zbierać. To było jeszcze banalne do zdobycia pieniądze. Dobra, wsiadamy w takim razie. I jedźmy zobaczyć to cholerne mieszkanie, które mam opierdzielić. Chyba, że to jest gdzieś na osobnej wyspie. Panie, jak to daleko jest! Mamy 28 minut. Dobra, to zróbmy jeszcze jakąś mniejszą rzecz w tej chwili. Tutaj widzę jakieś kolejne... Koteł! Boże, Miśka, mój kot czarno-biały się dobiera, kurwa, do tych... Do paczek, Jesus. Dobra, to będzie gdzieś tutaj. Jak się do tego hajsu tam dobrać teraz? Jak tam wleźć? Tam mamy oczywiście kolejnych, kurwa, przeciwników. Dobra, to widzę, mamy kolejne jakieś sprytne rozkminianie, kurwa, co by tutaj zrobić. Też mamy tutaj co nieco jakichś złodupców. O panie, ile ich tutaj, kurwa, jest. Halo. To wszystko to dla jednego hajsu, jednej sztuki pieniędzy? Masakra. Tam mamy jednego u góry. Oni w ogóle są tak bardzo olewają, kurwa, drona, który losowo sobie obok nich lata, że to mnie przeraża. Dobra, spróbujmy ich w ogóle pościągać do niektórych rzeczy. Tego tutaj przyciągnie ta maszynka. Szkoda, że nie przyciągnie większej ilości przeciwników. Czy ten się mnie czepi? Że ja tutaj sobie siedzę? Mam kurwa nadzieję, że nie. Dobra, jeszcze raz. Wróćmy do tego drona. Czy on podszedł do tego? Może zróbmy kurwa inaczej. Może zróbmy to totalnie inaczej. Naślijmy na niego kurwa tego. Naślijmy na niego ten jakiś przeciwny gang. O kurwa, zaraz przyjadą i go dojebią. Znaczy, nie tylko jego dojebią, zaraz przyjadą przeciwnicy i rozpocznie się mocna napierdalanka. Znaczy, mam taką szczerą nadzieję, że zaraz przyjadą, bo to w sumie nie jest nic pewnego tak naprawdę.
że oni tutaj przyjadą, aczkolwiek... O, jest, kurwa, konflikt! Z drugiej strony przyjechali. O, oh, god damn it. Ale ja mogę to w bardzo fajny sposób wykorzystać. Gdzie oni się tutaj napierdalają? Do przodu, kurwa, przejedź go! Jee, chyba go dojebało, nie jestem pewien. Ło, kurwa, samochód eksploduje. Ja jestem jak na razie nietknięty, to dobrze. Tutaj się napierdalają. Tego mogę jakoś zdjąć jakimś czymś innym eksplodującym, kurwa? Nie przyciągnę go do tej maszyny, niestety. Ja w ogóle bezpiecznie siedzę, kurwa, schowany za brzegiem budynku, a ci tutaj biegają się, napierdalają ze sobą. Tam się jeden, kurwa, schował w ogóle. Chryste, tutaj po prostu, kurwa, otwarta walka jest. Masakra. Ja w ogóle tych dwóch zapnę tutaj. Nie. Zapnę, w sensie, że wiecie, zap. Co się, kurwa, dzieje? Dobra, to może. Kiedy oni są zajęci napierdalaniem się? Jezus, ile ich tam jest? Od cholery ich tam jest. Dobra, to ja po prostu bezpiecznie sobie, kurwa, spróbuję... Halo. Dobra, oni się mną teraz kompletnie nie przejmują i to jest najlepszy możliwy układ, na jaki mogę liczyć w tej chwili. My podpierdolmy ten hajs. O, to będzie dużo hajsu. 18 tysięcy, biacz! Zajebiście. Nikogo na tym budynku też teraz w tej chwili nie ma, co jest bardzo dobre. Bo ja sobie po prostu zrobię tak. Chyba wsparcie przyjechało do tych pierwszych. Ale sposób na rozproszenie dość genialny. Bo my sobie po prostu teraz wsiadamy i możemy spierdalać. Jestem bogatszy o całkiem sporą liczbę hajsu i mamy też w schowku parę rzeczy. Quadcopter przywołany. Zajebiście. Bardzo fajne jest to, że to się samo z siebie przywołuje. Chociaż w sumie mechanika... Ej, ziomek, wracaj tam i, kurwa, zabierz ten swój kopter, bo tak to nie będziesz miał. Albo kupuj nowy za kolejne 60 tysięcy. Zrobimy, moi drodzy, taki trik teraz. Zrobimy taki trik. Czy ja mam w pobliżu mojej jakby miejscówki hakerskiej jakiś ten... Tutaj. Pojedźmy sobie tutaj, do lombardu. Bo zebrałem teraz troszeczkę rzeczy z tych całych schowków. Oddalmy sobie kamerę samochodową. Już powoli zaczynam wyczuwać, kiedy ta kamera jest oddalona, a kiedy nie. I powoli też, mam wrażenie, zaczynam lepiej łapać ten model jazdy, więc... Z dnia na dzień jest coraz lepiej, a jeszcze troszeczkę grania w to pewnie nas czeka. Pojedziemy sobie do lombardu. O, lombard się to nazywa chyba. Tak mi się wydaje, że dobrze sobie to tłumaczę na polski. Tutaj sprzedamy te pierdoły, które ze schowków ostatnio powyjmowaliśmy. Halo, kurwa, ziomek. Czemu ty się taki... Co ci się, kurwa, podziało? Wracaj za ladę, stary. Fajnie. Kurwa, stary, chcę ci obchnąć rzeczy. Kurwa mać. Właź z powrotem za tą ladę, bo inaczej nie mogę lombardu aktywować. Chryste, panie. O, teraz, już się pojawił za ladą. Uspokoił się, zgodnie z moją prośbą. 3000 mamy w fantach i mamy teraz 116 tysięcy. Ja nie jestem pewien, czy to mi starczy na coś fajnego tak naprawdę. Tak więc dobra, wiecie co, ja może zdobędę jakieś drobne dupo pieniądze następnym razem i wtedy się po prostu pobawimy. Tam w ogóle... Czy ja tam dam radę wlecieć? Chcę sobie obczaić, co się dzieje tutaj u góry tego budynku, że ja tutaj mam... Hakuj. Czy ja mogę to zhakować stąd? A, okej, okay, dobra, najzwyczajniej w świecie sobie tutaj, kurwa, wleciałem. Dziękuję bardzo. Mamy kolejny punkt umiejętności. Takie rzeczy lubię. Dobra, kończymy, moi drodzy. Tak więc mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie tego odcinka ocenić. Ja przywołuję kapkła, kła, 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 kopter. I uciekam. Trzymajcie się, pa, pa.